Prezydent Andrzej Duda nadał wysokie odznaczenia państwowe działaczom tarnowskim Solidarnościowej Opozycji w czasach PRL-u. Otrzymali je m.in. działacze za wyjątkowe zaangażowanie w procesie przemian politycznych i działalność w okresie stanu wojennego. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Daniela Mosio, a Złotymi Krzyżami Zasługi Stanisława Boryczkę, Kazimierza Kubisztela i Zdzisława Jasiewicza. Odznaczenia w Starostwie Powiatowym w Tarnowie wręczył wicewojewoda małopolski Józef Gawron. To wyjątkowe ważne odznaczenia dla wyjątkowych ludzi. W stanie wojennym dodawali otuchy innym, pomagali, stracili zdrowie, stwierdził Antoni Lis, prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych w Tarnowie.